Siemano mili, 3 maja, a ja tutaj w czapce zimowej słynnej firmy Robson. Słuchajcie, o, okularów nie wziąłem, ciężko będzie czytać. W 2020 roku, w styczniu, nie, przepraszam, w grudniu, w Wigilię, w 2019 roku napisałem pismo do PZW. Wnoszę o jak najszybsze zamknięcie dla wędkujących od 1 stycznia 2020 do 1 czerwca 2020 trzech basenów i odcinka Wisły rzeki 1. Basen łączący Wisłę z wypływem śluzy Żerań 2. Basen łączący Wisłę ze śluzą Żerań 3. Basen odchodzący od basenu numer 2. 4 odcinek rzeki Wisły od wylotu kanału żerańskiego aż do mostu północnego. No tam wniosek motywuję tym i tym, że tam są tarliska, a tam ludzie przychodzą dalej, tak dalej. No i tutaj motywuję, co tam na piaskarni, dlaczego, co, jak i tak dalej. Za dni 8 i 6, za 2 tygodnie, 9 stycznia 2020, napisałem pismo do pana komendanta PSR-u Mazowieckiego. Wnoszę o poparcie w PZW mojego wniosku z 24.12. Pan komendant Państwa wsparcie jest najwyższym z możliwych, ponieważ codziennie bywacie nad wodą i znacie realia. Tarliska, jak i zimowiska nie mogą być w pełni pod kontrolą z przyczyn prozaicznych, na przykład takich, że można na nich łowić i to 24 godziny na dobę. Wędkarz może wyprzeć się, że nie widzi tarła, a zimowiska obecnie nie podlegają ochronie. Każdy wędkarz łowiący na zimowisku, który zastosuje odpowiednią przynętę, może przez 24 godziny na dobę podczepiać każdą rybę, byle ją potem wypuszczał. Szybkość ruchów i zacięć też nie jest zdefiniowane w prawie i w regulaminach, zatem zwykłe szarpanie, czyli kłusownictwo, w świetle obecnych przepisów nie stanowi wykroczenia ani przestępstwa. Jest to niemoralne, ale zgodne z prawem. Po ponad 40-letniej obserwacji, to jest źle napisane, bo powinienem napisać po prawie 50-letniej obserwacji, piaskarni wnoszę o wsparcie mojego wniosku, gdyż teren i tak dalej, kamienna rafa, tutaj uzasadniam dlaczego tego. Uzasadnienie mojej prośby szerzej rozwinę w piśmie do PZW, a jeszcze szerzej rozwinę w filmie, dobrze. Jestem przeciwnikiem zakazywania dostępu do wody, ale w obliczu słabego prawa inaczej po prostu się nie da. Sprawa jest pilna, najbliższy termin zebrania zarządu okręgu i tak dalej, i tak dalej. Gdyby pan nie dał rady, tutaj zwracam się do pana komendanta, tak, cały czas, przyspieszyć realizacji mojej prośby, z chęcią wybiorę się z panem na najbliższe posiedzenie okręgu mazowieckiego, aby przekonać zarząd do zasadności mojego wniosku. Korespondencję proszę kierować na maila Szkoda Papieru. Jak myślicie, dostałem odpowiedź na to pismo? Nie dostałem odpowiedzi. Jak myślicie, czy dostałem odpowiedź z PSR-u, gdzie pisałem w innej sprawie na pismo? Nic. A jest chyba obowiązek, tak? No dobra, PSR nie poparł mojej inicjatywy. Polski Związek Wędkarski, czy poparł moją inicjatywę? Uwaga, czytam. Zarządzenie numer 16 na 2021 pełnomocnika zarządu głównego PZW PO. PO to jest pełniącego obowiązki zarządu okręgu mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 30 kwietnia bieżącego roku, czyli 2021, w sprawie okresowego zakazu amatorskiego połowu ryb w kanale żerańskim. No to dobra forma, w kanale, na kanale. No na kanale to tak się mówi, ale w kanale żeleńskim, dokładnie. Między śluzą Żerą a Wisłą w okresie od 1 marca do 30 czerwca. I teraz tak, paragraf pierwszy. Na wniosek działu ochrony wód wprowadza się zakaz amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 marca do 30 czerwca na odcinku kanału żerańskiego od śluzy Żerań do ujścia kanału do rzeki Wisły wraz ze zbiornikami wyrównawczymi śluzy północnymi, tak zwanym zimowiskiem Barek oraz południowym, tak zwanym kotnikiem. Jak byłem na posiedzeniu zarządu, nie zarządu, ale tam było prezydium. Był pan prezes poprzedniego okręgu mazowieckiego, był pan od zagospodarowania wód, chyba pan Gaszyński czy Gaśiński, był pan Klęczon chyba, no to wtedy powiedziano mi, no w przyszłym roku zobaczymy, na razie niech tam tabliczki powbijają, w przyszłym roku zobaczymy.
No i jest przyszły rok, ale to jest... Ktoś inny tu się podpisał teraz, widzę. Zaraz wam wszystko powiem. Paragraf drugi. Zakaz ma na celu ochronę ryb drapieżnych w okresie tarła, a w szczególności sandacza. No tak jak pisałem. Zarządzenie wchodzi z dniem 10 maja 2021. Podpisał się pełnomocnik zarządu głównego PO Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW, pan Władysław Haliniak. Pan Wiesław Haliniak. Cieszę się, że dział ochrony wód rozpatrzył moje wnioski i cieszę się, że pełnomocnik zarządu głównego PZW pan Wiesław Haliniak pochylił się nad wdrożeniem tak naprawdę mojego pomysłu. No niech będzie, że jest to pomysł również działu ochrony wód. Swoje wiem. No wreszcie chłopcy z SSR-u będą mogli się pochwalić, że wreszcie mają jakieś wyniki, bo z tego, co ja słyszę od kilku lat, to chyba tych wyników, to chyba jakieś wyniki były, coś, tak? Raz byłem na jednym z zebrań sprawozdawczo-wyborczych rocznych, któryś tam się wychylił ze sprawozdaniem działań SSR w Białołęce. W tym roku SSR w Białołęce udzielił aż jednego upomnienia. To bardzo dużo, to ja rozumiem te wszystkie mundurki, noktowizory i ten czas, te pieniądze poświęcone, to rzeczywiście dla tego upomnienia to warto wszystko tak. Teraz się podobno jakaś jakby nowa grupa ala SSR jak Feniks z popiołów powstała i teraz też będą ścigać będą. Panowie, proponuję zapomnieć o tym ściganiu. Proponuję pójść do domu, usiąść w ciepłym fotelu, włączyć sobie Tolka Banana i spojrzeć tak jak w lustro. No, bo no, szkoda mi po prostu słów. Szkoda mi słów, te wszystkie gadki o tym, co my nie robimy, co nic nie możecie złapać. Kornika. Popatrzcie, jak działa SSR w Żywcu. Weźcie z nich przykład. Ani tak jak większość ludzi. Tylko gadka. No i tak dzwonię, no i co tam? Nic, no byliśmy, no nic tam się nie dzieje. Nic się nie dzieje. To dziwne, że się nic nie dzieje, bo jak ja jadę, mnie nie widać. To ja widzę czterech na główce. Takimi kondonami rzucają. Ja zawsze widzę, ale wy nigdy nie widzicie. Ja się pytam, to po co wy jesteście w ogóle? Ja nie wiem, PSR jeździ cały czas tylko tak, o. I nie widzi, że nie widzi na główkach, tam na tych trzech właśnie, mucha, uciekaj stamtąd, na tych trzech kanałach, że tam jest non-stop ludzi, a szczególnie w weekend? No, ale ja rozumiem, że tak samo SSR, jak i PSR ma tak dużo zajęć, że na przykład PSR nie może przyjechać do sądu, gdzie oskarżyła kłusownika o kłusowanie. I taki sędzia na rozprawie widzi, że nie ma strony, która oskarża. No to co będzie? No to uniewinnia kłusownika. No ale ja rozumiem, że PSR ma tak dużo pracy, że po prostu no, nie może być i nad wodą, i w sądzie. To pytam się, po co PSR kieruje sprawę do sądu, skoro nie przychodzi na te rozprawy? Po co PSR ma w ogóle swoją siedzibę, skoro nie odpowiada mi na pisma? Ale ja rozumiem, że macie tak dużo pracy i macie tak dobre wyniki, że nie macie czasu na swoje inne obowiązki. A, ostatnio
jakoś na jesieni czy coś. No przecież jak PSR przyszła, no to, no to co? No musiała mi przecież sprawdzić, czy mam podbity glejt. Czy w legitymacji mam wklejone znaczki. No przecież to jest najważniejsze. A 100 metrów dalej po drugiej stronie Wisły w nocy. Zio, 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 zio. I tam nie ma PSR-u. Ale przecież PSR, czy SSR nawet, no to muszą właśnie dokonywać takich rzeczy, jakich dokonują. Czyli na przykład jak na Kozłowskim sprawdzić, czy ma te znaczki. Dlatego tam ich nie może być. Ci, którzy... Zazwyczaj to się słyszy tak. A po co cokolwiek robić? Nic się nie da, nic się nie da. No co się nie da? Nie da się? Da się. Tylko trzeba chcieć. I trzeba naciskać. Chodzić. Merytorycznie uzasadniać. Mieć w ogóle jakąkolwiek wiedzę. A nie tylko nie da się, a po co? Bo 99,9% wędkarzy co by chcieli? Tylko z tymi rybami się fotografować albo za ryj trzymać tak tutaj. To ich tylko interesuje. A żeby jakiegoś, no tutaj akurat nie ma, no bo tutaj, skoro ja przychodzę, to nie ma. Jakiegoś śmiecia, żeby podniósł, czy coś, to nie, dwie lewe ręce. Ale żeby szatami wynosić, słuchajcie, dziesiątki kilogramów, czy nawet więcej, to ma siłę, ło. Ja tym, co tak nie da się, to może dam wać chusteczkę. Co, chcecie chusteczkę? Macie chusteczkę, wytrzyjcie sobie te. Może pieluszkę, co? Pieluszkę może. Jaka kurwa, nie lubię śmieci. Nie da się, kurwa. Da się, tylko trzeba chcieć. I nie słuchać kretynów. Nie słuchać kretynów, tylko włączyć samodzielne myślenie. Ale samodzielne myślenie skąd się bierze? No tak, teraz, że tak trzeba się urodzić, dwa też jakąś wiedzę trzeba mieć, a wiedzę trzeba czerpać skąd? No ze źródeł miarodajnych i wiarygodnych, a nie z takich, jakie podają. Bo zawsze ci, którzy chcą rządzić, zawsze chcą mieć niewolników głupich i zawsze będą im dawali źródła debilistyczne, ogłupiające. No ja korzystam z tych źródeł, że tak powiem, innych. Mam bardzo ciekawy w ogóle temat, teraz będę w tym tygodniu realizował, a później jeszcze z innej beczki, ale bardzo ciekawy temat. Także przygotujcie się na bardzo fajne dwa tematy. Te trzy baseny, które tutaj są wymienione w rozporządzeniu pana Wiesława, to są tak naprawdę ostatnie tarliska tutaj w naszym obrębie. Dlatego, że port Praski, tam jakąś śluzę czy coś wybudowali, port Czerniakowski, tam coś jest też nie halo. Także tutaj to są ostatnie tarliska. Takie stałe oczywiście, bo tarła odbywają się również na rzece, ale tą rzekę to, tak jak wiecie, wyprostowali. Zrobili tutaj na tym odcinku, czy na całym w ogóle, odcinku warszawskim praktycznie to jest rynna. I te nie ma starorzecz. Także te tarła to są takie, wiecie, jak tam odpowiednią wodę znajdzie, jeszcze temperaturę i ten, to jeszcze ta ryba się wytrze. Generalnie jest tragedia. Tragedia, ale dobrze, że takie rzeczy, dobrze, że takie rozporządzenia, uchwały, ustawy są wnoszone przez obecny zarząd, bo to czyni tak jakby, rozświetla nam światełko, że jest szansa na to, że chociaż utrzymamy lub mam nadzieję, że naprawimy, troszkę podniesiemy ten rybostan, mówiąc brzydko, bo to jest, nie lubię tej nazwy rybostan, ale używam jej często. Ja mam taką cichą nadzieję, że SSR, PSR i policja to będą wiedzieli, chyba że taki zakaz istnieje, że w ogóle nie wolno łowić na tych akwenach, bo żeby potem nie było, że na przykład służby są, no my nie wiedzieliśmy, że nie wolno. Więc ja informuję służby, a wiem, że służby oglądają moje filmy, że jest taki zakaz. I proszę spojrzeć sobie w rozporządzenie numer 16/2021, że do 30 czerwca nie wolno łowić na tych zbiornikach. Ja się jeszcze teraz zastanawiam, jaka kara jest za taki ten, bo dla mnie to jest w ogóle kłusownictwo, łowienie na tarlisku. No ale przecież jeżeli sąd wymierza 500 zł kary za kłusownictwo,
to jeżeli takie łowienie na tarlisku, na przykład w rozumieniu, że tak powiem, w głowie pana strażnika czy pana policjanta będzie, że ten pan nie kłusował, czyli tylko dokonywał jakichś tam naruszeń, no to da mu 20 zł mandat. No to po co w ogóle takie rozmowy? W ogóle po co te przepisy? Muszą zmienić się przepisy, taryfikatory. No bo tak, zobaczcie teraz na przykładzie, tego rozporządzenia pana Wiesława Heliniaka, o ile dobrze pamiętam. Pan Wiesław Heliniak. Zobaczcie na przykładzie zarządzenia pana Wiesława Heliniaka. Te ganianki, gdyby nawet codziennie, gdyby wziąć ekipę chłopaków i nie wiem, założylibyśmy kominiary, wzięli pały i poszli i byśmy ganiali, tak? Ku soli. No, słuchajcie, wcześniej czy później na pewno byśmy ich przegonili. Ale to wiadomo, to by było. Tak, siak, tak, tak. Z jednej strony by się paru utopiło, z drugich zaraz policja, a policja by była wtedy, tak. I to by nie, że tak powiem, w ogóle nie załatwiło tematu. Chyba, że ostro ekipa by wjechała po prostu i połamała, ale to na jakiś czas tylko po prostu byłby spokój, potem z powrotem by jacyś tam przyjechali i tak dalej. A tutaj takie rozporządzenie, jeżeli służby będą wykonywały swoją służebną rolę, o ile będą w ogóle, to sprawę nam załatwi. Bo jak przyjadą i przypierdolą karę, nie wiem jaka jest najwyższa, czy może być zaburmienia, czy może być tylko 500, czy może grzywna 5000, nie wiem. Nie patrzyłem w taryfikator. To jeden drugiemu powie, wiesz tego, tutu i tą sprawę załatwia. Czyli uważam, że należy działać globalnie, czyli od ustawodawcy. No. Tutaj w tym zakresie nazywam ustawodawcę, powiedzmy, Polski Związek Wędkarski, tak? No bo jakąś tam ustawę, zarządzenie wydał. Czyli chciałbym podziękować tutaj Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, no, Okręgowi Mazowieckiemu za tak przepiękne zarządzenie i powiem szczerze, że no, co będzie brzmiało bardzo dziwnie w moich ustach, że bardzo wyrażam chęć na współpracę z Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego, bo widzę ten świetlik w tunelu. Także bardzo dziękuję. Dziękuję panie Wiesławie. Przepraszam tak po imieniu, ale ja cały czas zapominam pana nazwiska. Pan Wiesław Heliniak, już się nauczę. Panie Wiesławie Heliniaku, bardzo panu dziękuję. Zrobił pan coś dla Polski, bardzo dużą rzecz. I w imieniu wędkarzy, głównie tutaj naszych, lokalnych, bardzo chcemy panu podziękować. No i liczymy na dalsze wspieranie, dalsze wsparcie nas, a my również odwdzięczymy się panu w pomocy i w jakichś tam inicjatywach, czego jestem świadectwem i jak najbardziej służę zawsze pomocą i wiedzą. Także żegnam państwa, troszeczkę cieplej się zrobiło i zapraszam państwa na następny mój film, który będę robił w tym tygodniu. Ale musi być troszeczkę cieplej, bo to muszę parę kilometrów popłynąć. Gwarantuję państwu, że... Ale może najpierw pójdę do fryzjera. No i jak, tak może być? Dobra, no to... O, a może tak? Poczekajcie, pejsy z gole. A, słuchajcie! Mam pomysł, jak... Ale to może przyszło. Nie, dobra, teraz wam powiem. Chociaż nie. Nie. Mam pomysł. Nie musicie nosić maseczek. Naprawdę. I nikt się do was nie przyczepi. Tylko. O, pejsy muszą zostać. O, i tak lepiej, prawda? Zobaczcie. Ale nie, to nie chodzi o to. Dobra. To nie chodzi o to, bo ja na przykład mam takie coś.
i tu mam wszczepione antytamtego maseczkę. Ale to nie o to chodzi, że ja wam zdradzę na następnym filmie, w jaki sposób w ogóle bez maseczki będziecie chodzić. W ogóle bez maseczki. Tak jak ja teraz. I możecie sobie iść koło Pałacu Prezydenckiego, koło Pałacu czy Pomniku Dzierżyńskiego. Możecie sobie normalnie iść i policja was nie zaczepi. Ale to poczekajcie do następnego filmu. No, dziękuję, do widzenia, cześć.